jest zawodnikiem, który na ten moment wyróżnia się wysokim poziomem umiejętności indywidualnych. Jeśli to będzie szło w takim kierunku, jak idzie, no to myślę, że swoje marzenia on spełni, realizując się w piłce nożnej. Pasję ma, umiejętności ma, a co dalej będzie, to zobaczymy. Nazywam się Karol Delikat, mam 10 lat i gram w Stali Rzeszów. Jest zapraszany na testy do wiodących akademii w kraju. Wyróżnia się też bardzo dużą pewnością siebie, którą emanuje tutaj na boisku. To wygramy! Rzeszów! Dzisiaj był turniej Rzeszów Cup. Było 18 drużyn, poziom był bardzo dobry. Strzeliłem dzisiaj 6 goli, jestem zadowolony ze swojego występu, bo poszło nam dobrze, wygraliśmy. Karol, mocniej popracuj w środku, dobra? Rodzice Karola są bardzo świadomi. Wspierają go poprzez uczestnictwo w różnych turniejach i meczach. Wszystkie rzeczy około piłkarskie zostawiają trenerom. Także to jest bardzo fajne, że rozumieją to, że tutaj w sprawach piłkarskich trener ma najwięcej do powiedzenia, a oni mają go tylko wspierać, motywować do treningu. To już jest kolejny wygrany turniej. Wygraliśmy też niedawno z drużyną Amo Rzeszów. Strzeli nam bramkę w 15 sekundzie. Tutaj na lewą stronę ta piłka zagrana do Jakuba Grześkowiaka. Wyrównaliśmy na 1-1, zapomnieliśmy o tej pierwszej bramce, graliśmy do końca i wygraliśmy. I szansa, słupek, gol! Gol! Karol Delika, to nie mówiliśmy! Znakomicie wykończył tę sytuację. Amo Rzeszów w kategorii U10 chłopców zwycięża w turnieju. Z podwórka na stadion Opuchar, w tym barku piękna radość teraz. Docenia też kolegów na boisku. W jednym turnieju otrzymał statuetkę i po otrzymaniu tej statuetki przekazał koledze, mówiąc, że jednak ty bardziej zasłużyłeś na tą nagrodę jak ja.